fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Witbez, Witbez, baw się tak jak Witbez. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love Witbez! Fabia Innowatorka. Już prawie skończyłam. Sprawdźmy. Ustawię na maksymalną moc. Matko kochana! Chyba trochę przesadziłam z mocą! O nie! Całe szczęście! A co tu się dzieje? Nico, muszę zrobić zadanie do szkoły i chciałam zrobić super suszarkę, ale trochę przesadziłam z mocą. Na pewno nie jest tak źle. Pokaż! Nie! Wujku! Myślę, że trzeba jej odrobinkę zmniejszyć moc. Ale najpierw musimy zobaczyć, kto nas dziś odwiedził, bo trochę już tu czeka. Tak, oczywiście. Pozwolisz, że ja to zrobię? Pewnie! Kto to jest? Zaraz się przekonamy. To Juliet, najsłodsza z Witbez. Juliet! Jeśli spodoba jej się nasza stylówka, to na pewno upiecze nam babeczki. Babeczki Juliet są najlepsze. Jaką stylówkę robimy? Pamiętasz odcinek Słodka fryzurka? Jak mógłbym zapomnieć? Zróbmy jej stylówkę właśnie z niego. A jak się nazywała? Przypomnij mi. Nazywa się Candy Style, a będą nam dzisiaj do niej potrzebne. Grzebień Juliet, dwie gumki, dwie sprężynki, spinka, opaska i obruszka. Zaczynamy! Najpierw, po rozczesaniu włosów, dzielimy je na dwie części i dajemy na boki. Teraz bierzemy pierwszą część i dzielimy ją na dwie, jakbyśmy chcieli zrobić dwa kucyki. No dobrze, póki co idzie bardzo gładko. Teraz bierzemy jedno pasemko i skręcamy je, żeby uzyskać taki efekt. Później robimy to samo z drugim pasemkiem, ale pamiętajcie, musicie mocno trzymać skręcone pasemko, żeby się nie poluzowało. No, trochę to trudne, ale nie zapominajcie, że zawsze możecie poprosić o pomoc. A teraz, kiedy już macie zwinięte oba pasma, krzyżujecie je ze sobą w ten sposób. Jak dojdziecie do końca, związujecie pasemko gumką, żeby się nie rozkręciło. To samo należy zrobić z pozostałą częścią włosów. Świetnie! Już niewiele brakuje! Prawie gotowe! Kiedy już obydwa kucyki są poskręcane, bierzemy nasze pokręcone sprężynki i wplatamy w nie włosy. O tak! A teraz, tam gdzie chcecie, przypnijcie spinkę. I oczywiście opaska. I obruszka, nie zapominaj o obruszce. Pewka, ostatni krok to obruszka. To teraz zdjęcie na Insta! Czy dzisiaj ja mogę zrobić focie? Niech ci będzie, wujku! Myślę, że jest gotowa. Dawaj, podłączaj! Na pewno? Gotowa? 3, 2, 1... I udało się! Widzisz? Mówiłem przecież! Dużo lepszy pomysł, żeby puszczała bańki, niż miała supermoc! Na pewno dostaniesz dobrą ocenę. Na pewno. Bardzo ci dziękuję za pomoc, wujku. Etam, ty też mi przecież pomagasz. Bo pomaganie innym jest najlepsze. No i fryzury też są najlepsze. Na to zawsze możesz u mnie liczyć. Tak jak my możemy liczyć na subskrybentów kanału Kituns, każdego dnia nas przybywa. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, przyjaciele Witbez. Do następnego!